Siemane, z tej strony dzisiaj jesteśmy do spodu, wybierzmy się na ranki. Tyle, które będziemy się dzisiaj wspierać, to mag. Znaczy, mag to tylko klasa, a Talia, no właśnie, jeszcze nie ma jakiego takiego swojego dobrego, wyrobionego imienia. Ponieważ, tak jak widzicie, jest to dosyć ciekawy mag, gdzie mamy bardzo mocny early game, też mije maner, kanolożkę, jakieś lokaj mediwa po sekretach. Mamy także aż 5 sekretów do nich, maginie Kirin Toru, uczennicę czarownika obniżającą koszty naszych zaklęć. No a później zaczynają się bardzo dziwne karty, może powiedzieć zupełnie tu niepasujące. Rozbez mrozu. Stożek zimna, ten intelekt miarę zrozumiały i ogromna ilość berna, czyli dwie kule ognia, dwa portale krainy ognia i jeszcze do tego pirowybuch, jakby tego ognia było nam za mało. Moi drodzy, deck, można powiedzieć, nazywa się takim pół burn, pół freeze mage'em, ponieważ zaczynamy z bardzo mocnym early game'em, później w tym mid game'ie próbujemy coś tam znaleźć, jakimś portalem krainy ognia, jakimś może fireballem w twarz, czy coś takiego, no i finiszować tym naszym ogromnym burnem, który także w tym deku się znajduje. Jest to deck, można powiedzieć, podobny do priesta, tego big priesta, z tym branem, przepraszam, nie branem, tylko tylko Barnesem i tam wielkimi jego postaciami, ponieważ jest to deck wysokiego ryzyka. Jeśli dostaniemy ładny draw, to idzie po prostu jak po maśle, ale jeśli dostaniemy te wszystkie nasze late game'owe karty, no to przykro mi, ale z tego nic nie wyczarujemy, dlatego mulligan jest tutaj okropnie ważny. Ja bym zachował tak, pierwotny glif, można powiedzieć, zawsze jest praktyczny, aczkolwiek przeciwko zoo to powinien trzymać tak, ponieważ chcemy jakoś walczyć o ten stół. To jest jednak strasznie dobre rozpoczęcie, według mnie, w sensie pierwotny glif jest bardzo, bardzo, bardzo mocną kartą i trzymałbym go w otwierającej łapce silnie. Jednak wygląda to już tak, że zagramy w drugiej turze arkanolożkę, w trzeciej turze sekret, który z niej dostaniemy, w czwartej turze dopiero pierwotny glif. To nie jest super wykresmany, chociaż z drugiej strony, jak patrzycie na jego wykresmany, no to wiadomo, że on w drugiej prawdopodobnie będzie miał dziurę. Jeśli nie znajdzie swojego Kelasefa, no to będzie miał dziurę. I też to jest dosyć ważne, że... A, dobraliśmy sekret, niestety. Dobrze by było dobrać teraz maginię Kirin Toru, to by był świetny draw. Albo oczywiście żmija many, no teraz już na żmija many jest za późno. Mamy tego Frostbolta, żeby na coś odpowiedzieć nieprzyjemnego. Też pytanie, co to jest za deck? Bo jeśli to jest jakiś tam... Handlock... To żartowałem, ale okej, jest fajnie, bo mamy tego Lokaja Mediwa, czyli nasza czwarta tura, może powiedzieć, już jest ustalona, tylko nie drugi counterspell, dziękuję. Lustrzany by to akurat bardzo dobrze przeciwko temu deckowi. Duża nadzieja na to, że on nie ma tego Kelasefa, bo to jest naprawdę zupełnie inna gra, jak on ma tego Kelasefa, jak nie ma. Bo jak nie ma, to musi tapować w drugiej turze, nic nie robi, jest fajnie. A jak ma, no to nie dość, że bufuje do postaci, to jeszcze zagrywa jakąś tam postać na stół. Więc to jest bardzo, bardzo nieprzyjemne. Myślę, że Lustrzany by tutaj o wiele chętniej zagrał. I bez trailer chyba na Kelasefie, prawda? Czy nie? Czy zmuszamy jego do trailu? Zmuszamy jego do trailu. Ja też muszę go jakoś zbernować, muszę go jakoś zabić. On będzie bardzo paniszowany tym, że on musi używać lub będzie pewnie używał tej mocy krwi. Okej, okay. Skopiujemy sobie tę postać, fajnie. Bardzo, bardzo przyjemnie, ponieważ on nie jest w stanie jej zabić. No chyba, że ma oczywiście Soulfire. Nie, to nadal nie zabija mojej postaci. To zabija moją arkanolożkę. I trochę mnie... Miło traktuje. Niestety on aktywował ten sekret, więc Lokaj Mediwa nie jest tutaj użyteczny jakoś bardzo. Bardzo dużo opcji. Bardzo dużo opcji. Mi się chyba Frostbolt podoba najbardziej, to znaczy żmijmany Frostbolt. Bo wtedy to ma dwa ataku. Brozimy chyba to, tradujemy z tym, mamy żmijamany, jesteśmy w stanie nim w następnej turze całkiem dużo obrażeń spuszować. Jest też opcja takiego firebola tutaj, tylko że wtedy to się w ogóle nie boostuje, więc trochę słabo. To będzie na dwóch życia. Ten Malkazar Sim, mam nadzieję, że nic nie zrobi. Dobrze, czyli gramy, no, ale to będzie strasznie, nie, no, to nie będzie podmane, ale nie jesteśmy w stanie chyba na to jakoś zaradzić. Zrobimy tak, zamrozimy. Zabijemy to, żeby mój żmijamany przeżył. W następnej turze zagramy pewnie Sekret Lokaja Mediwa. Chociaż counterspell przeciwko Warlockowi nie jest jakiś super. No ten deck niestety targetuje troszeczkę inną skalę decków. Możliwe, że tego drugiego counterspella powinienem na coś wymienić, ponieważ counterspell jest po prostu fenomenalny przeciwko priestom, przeciwko druidom, przeciwko też innym magom pewnie prawdopodobnie. Im więcej on tapie, tym lepiej dla mnie, ponieważ tym mniej tego berna będą musiał faktycznie dobrać. O, nie, Mortal Coil? Mortal Coil, okej, okay, no dobra. Przeżył moje 2-3 przeżyło, fajnie. I zdobędziemy stół. Prawie, więc też fajnie. Tutaj na pewno Lokaj Mediwa po tym counterspellu. Mamy dużo berna, będziemy po prostu go aplikować w twarz. To jest najprostsza nasza taktyka. Mamy 12 obrażeń z ręki, czyli mamy już go praktycznie na 11. Ja potrzebuję jeszcze 11 obrażeń zadać w tej grze i będzie ok. Najgorsze teraz zagranie to oczywiście Doomguard, który mu odrzuci 4 karty, odrzuci 2 karty, dobierze 4, więc no to jest bardzo słabe, ponieważ on wygeneruje praktycznie Doomguardem Card Advantage. To jest dosyć śmieszna sytuacja, kiedy są dwa Malkazars Imp. No żartujesz chyba. Okej. Okay. Odrzucił przynajmniej swoje duże taunty, więc puszczę jeszcze te dodatkowe 2 obrażenia w twarz. Bo on sterduje Doomguardem w 3-3.
A ja będę walił tym w twarz. Będziemy próbowali się praktycznie już od tego momentu chyba z nim ścigać, prawda? Myślę, że on tutaj nie strajduje. Tak, nie strajduje. 11 jeszcze obrażeń jest, muszę zadać. Pytanie, czy ja zdążę szybciej zadać te 11 obrażeń, czy on. Jest magiki Rintor, więc dostajemy jakiś sekret, to możemy sobie z nim nic nie zrobić. Potem Krainy Ognia za 4 bardzo chętnie chyba wezmę, prawda? Bardzo chętnie wezmę. Za 5! A! I nie wiem w sumie, czy nie próbowałbym tutaj walczyć jeszcze o stół. Mogę zagrać tę paginię Kirintoru i po prostu walić go w twarz. Możemy to fireballować i próbować walić go w twarz. On teraz ma turę 6. Kairn może? Bo on to striduje i to jest bardzo niedobry trade dla mnie. Ale z drugiej strony, jak on to striduje, to ja naprawdę mogę, możliwe, że mogę wszystkim iść w twarz, bo jak on będzie tradeował, to ja będę szedł w twarz, to ja wygram. Nie wiem, czy ten fireball mi się tu podoba. Strasznie mi się czymś to nie podoba, ponieważ parodujemy strasznie dużo obrażeń. Magini Kirintoru i Face. Tutaj jest tylko jeden sposób. Zapomniałem niestety, że ten portal Krainy Ognia kosztuje 5, a nie 4. Bo to byłoby fenomenalne zagranie, gdyby portal Krainy Ognia wszedł w tego Doomguarda, przyznał mi jeszcze postać 5-5, prawdopodobnie około takie statystyki i byłoby dobrze. A tak to nie jest zbyt dobrze. No dobrze, ale mamy 17 obrażeń ze stołu, z ręki, więc które możemy zadać w ciągu, no chyba niestety 3 tur dopiero. Nie, w ciągu 2 tur. Możemy teraz portal Krainy Ognia, a później 2 Fireball. To jest 17. Brakuje nam nadal jeszcze 4. 4 tylko obrażeń praktycznie, to nie jest zbyt dużo. Musimy 4 obrażenia zadać w ciągu 2 tur. Pingowanie, to będą już jakieś obrażenia. To streduje, prawda? Jak to żeś to streduje? Czemu w to 3-3? Aha, bo no tak. To ma sens, to ma sens. I znowu, jeśli on będzie tradeował, to ja wygram, więc będzie dobrze. Nadal możemy stopdekować jeszcze Ice Block, nadal możemy stopdekować Mrożenie. Okej. Okay. Frostnowa chyba najlepsza tutaj. Pytanie teraz, czy ten Protek Krainy Ognia naprawdę gram na twarzy. Chyba gram na twarzy. O, Ice Block, fantastycznie. Okej. Okay. On ma 9, 10, 11, 12, 13, 14, czyli 10 życia mi zostało jeszcze, ale znowu, na Ice Block mi wydłuży życie o jedną turę. Będę musiał pingować. Ale on musi sterować z tym 5-5, prawda? Bo jak ty sterujesz z tym 5-5, to jest martwy. Ała! No to teraz już nie musi sterować z tym 5-5. Frostnova, lub ewentualnie Frostbolt. Frostbolt też byłby super. On mnie może prokować teraz. 10 plus 15. Okej, okay, on strajdował 5 obrażeń aż. Super, fantastycznie. Nie powinien chyba tego robić. Zdaje 10, 15, 17, 18, 19. Dobra, znaczy on jest na pewno mnie w stanie prokować. Ale nie, jeśli mam Frostnova na przykład. Bardzo fajnie. 11 z ręki nie znajdzie. Więc Frostnova, Pink, Ice Blocka też zagramy. W następnej turze znowu ping i w kolejnej znowu ping i super, bo on tak, teraz nie może mnie prokować, ja zagram ping, on mnie może prokować, ja zagram kolejny ping i dwa fireball, więc powinniśmy to wygrać, jeśli on tapnie, znaczy jak, jeśli mnie, nie wiem co on może w sumie też dostać, no bo nawet jak dostanie jakieś teraz, nie wiem, wyciszy swojego stronnika, to ja jestem nadal na 11 życia. Jak tapnie, no to nie żyje automatycznie. Ping, prokuje, ping, no, wydaje mi się, że to mam policzone tak co do joty. Nadal możemy stopdekować coś w stylu Frostbolt, gdyby on, nie wiem, jakiś magiczny sposób mógł się leczyć. Problem jest taki, że ja dostanę turę 10 wcześniej, czyli on tego swojego Gul'dana nie zagra. Nie wiem szczerze, czy zapychanie sobie stołu to jest dobry pomysł, tak mi się zdaje, że to nie jest dobry pomysł. Ale co ja się tam znam. Gram tego manawirma? Możesz, ale raczej tak on mnie prokuje, więc tutaj nie ma dużego znaczenia. Ja muszę pingować. On nie może nic zrobić praktycznie teraz. Okej, okay, no jest martwy w następnej turze. Chyba, że się w magiczny sposób uleczy, ale to musiało być leczenie z zaklęcia. Zaklęcia nawet, nie stronnika. Więc czekamy. To jest dosyć śmieszne, jak w 9 turze tylko pasujemy, a ja nadal uważam, że możemy... Znaczy pasujemy, Hero Power pasujemy, a ja nadal uważam, że możemy wygrać. Ale nadal uważam, że możemy wygrać. Ten deck bardzo się opiera na tym jednak, jak zdrowujemy karty i tutaj naprawdę trzeba bardzo grać wokół tego, co możemy dobrać, a nie do końca, co mamy w ręce. To jest bardzo niepraktyczne, ponieważ czasami może się okazać, że tego nie dobierzemy, ale... no ale cóż, dobra, no to wygraliśmy, można powiedzieć, w wielkim stylu, ponieważ Lital na styk, dosłownie na styk. I mniej więcej tak operuje ten deck, tak mi się wydaje, że próbujemy naszego przeciwnika właśnie tak na styk zabić. Jak to wychodzi w praktyce, to już jest, można powiedzieć, różnie. Fakt, że on dostał tego Kalasetha, na pewno bardzo, bardzo fartowne, że ja nie dostałem w sumie manowyrma na samym początku, no ale w drugiej stronie nie mulliganowałem z strony jego, więc nie ma co narzekać. No wygrałeś, tak jak powiedziałem, na styk.
I tak często wyglądają gry tym deckiem. Rexar. Szukamy bardzo wybuchowego early game'u. Takiego mega, takiego, że ja odrzucam to wszystko i szukamy manowerma. Counterspell raczej niepotrzebny. Pierwotny glif. Szczerze mówiąc, znaczy, Suczenizu Czarownika bardzo kuszący. Bardzo kuszący. Człowiek, nie wiem, czy jestem w stanie poświęcić ten mój early game w imię właśnie tego fajnego komba. Nie, niestety nie jestem. Szukamy manowryma. Tak bardzo agresywnie mulliganujemy w stronę manowryma. On odrzucił wszystkie karty, więc jest duża szansa, że nie zacznie już nasz od pierwszej tury. Aja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 j
A niestety. Czy prawdziwa Ara znaczy tylko tyle, że on... Ja bym tu coinował, prawda? W ogóle coinowałbym ping? Chyba tak. Coinowałbym ping, naprawdę? Jaka jest szansa, że on dostał tą z tego swojego iskrzącego brzytwoszczęka? Mała. Nie, no aż tak... Nie, chyba... Znaczy, jakby zachował dwie karty, w tym, w których jedna była ta Ara, no to okej, okay, to bym pewnie pingował. Ale ponieważ... No nie, niestety. A jak dostanie plus 4 do ataku, to możemy to łatwo pingować, więc pewnie tego nie weźmie. Pewnie weźmie jakiś tam plus 1, wtedy jest fajnie, bo to kontestujemy arkanolożką. Plus 3 do... O nie, Houndmaster. A to dopiero w następnej turze. Dobra, zagramy tą arkanolożkę. Miejmy nadzieję, że on nie ma kolejnego brzytwaszczęka, na przykład, który dla tej Arze plus 3 do ataku, bo to by było trochę niepoważne. Mamy tego Ice Blocka, no Ice Block nam bardzo w tym meczu nie pomaga. Generalnie ten mecz jest dla nas fatalny, bo my jesteśmy mniej więcej podobnym deckiem do tego Huntera, aczkolwiek gorszym w starciu twarzą w twarz. To znaczy, podobnym w tym sensie, że my punishujemy bardzo grube, wielkie deki, które mają mega greedy karty, a my je po prostu burnujemy, waląc w twarz praktycznie tylko. I Hunter robi dosyć podobną rzecz. Okej. Okay. Mam trzymany. To jest troszeczkę za dużo, żeby zrobić coś fantastycznego! Pretty nice. Okej. Okay. No chyba to zagramy, prawda? Czyli jaka jest alternatywa? Alternatywą jest, że frostboltujemy to, walniemy to i koniec. A tak zagrywamy sekret, więc fajnie. Ja bym to zabił na 100%, no bo to się za ładnie traduje w moją tą koleżankę. On niestety tutaj ma Houndmastera, no chciałbym coś móc zrobić z tym Houndmasterem, ale niestety nie jestem w stanie. Jak on zagra tego Houndmastera tutaj, jak go zagra tutaj, to w sumie jest nawet lepiej dla mnie. Jak zagra to... A nie ma tego Houndmastera! Fantastycznie, po prostu dostał słabego... Bo są dwie opcje, żeby grać... Zobaczymy. Ważne jest, żeby teraz zobaczyć, ile on tam obrażeń dostanie, bo na tej podstawie możemy wydedukować, czy to jest jakiś tam kill command, coś takiego. To jest odkryte zaklęcie dowolne, czyli on dostanie z łowcy. Więc łatwiej nam jest przewidzieć, co tam wziął. Zadaję sobie dwa. Sekret pewnie jakiś. Największa szansa jest też, że to sekret. Okej, okay, face. I możemy ładnie lokajem Mediva tutaj odpowiedzieć. Rozwoltować pewnie to 3-3, bo to też jest bestia. I jest całkiem fajnie, powiedziałbym, prawda? I dobić tą bestię 1-4, prawda? Żeby on nie miał żadnej synergii bestiowej. Chociaż w sumie jak on może mieć synergię bestiową w piątej, której nie miał w czwartej? To jest ten problem. Że nie za bardzo tutaj jest wybór. Ale palisz się. To zabijamy, żeby mi nie weszło w moje 2-3 i tym poruszujemy damage. Też musimy go kiedyś zabić, pamiętajmy o tym. A mamy Berna, znowu jesteśmy w tej samej sytuacji co ostatnio. Mamy 17 Berna z ręki. Czyli znowu, musimy zadać po prostu jeszcze dodatkowe 7 obrażeń, tak? 7 obrażeń jeszcze jesteśmy w stanie, musimy zadać się w twarz. Jeśli to jest zamrażająca pułapka, to byłbym bardzo szczęśliwy, szczerze mówiąc. To jest bardzo słaba tura, wiecie, piąta tura Hero Power Drop za jeden, coś takiego, to jest dosyć słabo. Wybuchowa pułapka, słabo. Pantera, mówisz? No to ja mówię trudno, no. Dobieramy karty, prawda? Tak, dobieramy jak dzicy, można powiedzieć. Czy najpierw chcemy to zobaczyć? Najpierw to bym zobaczył. Prawda? Tak, najpierw to. Damage? Damage! No nie mogę wziąć wyparowania, no bo na stole są postaci 1-1, prawda? Więc damage. Zawsze damage. To nie ten sekret? Ojej. Może to są węże? Może to są węże i dlatego tak długo wybierał, co nie? Dobramy karty, bo szukamy przeżycia. Prawda? Pięk twarz na dobieranie karty jednak. Wow, okej. Zablokujemy tym kilkomanda. Mamy tyle obrażeń z ręki, że praktycznie mógłbym stracić teraz cały stół. On zagra pewnie swoją jakąś, nie wiem, właśnie high main. A ja go chyba bernuję w twarz, co nie? Musimy tylko policzyć, jak tam idzie to bernowanie w twarz. O, on super zestrajdował, fantastycznie. To te moje większe pociski będą nie lepsze, dobra. Liczymy obrażonka. Mrozimy kolegę.
Wrócimy i poszujemy w twarz. Co nie, żeby setupować lidera w przyjdurze. Tak, okej, to jest najlepsze zagranie, bo w ten sposób blokujemy mu cokolwiek zrobił. Walimy go w twarz na 100% Frostboltem i dobijamy dwoma fireballami w przyjdurze. Tak? Tak. No bo nie ma żadnego leczenia. Teraz nie może nic absolutnie zrobić. Na pewno mnie nie prokuje. Nawet jakby mnie prokował, to nic mu to nie da. Więc nie ma problemu. Znaczy możliwe, że tę turę można było trochę chyba lepiej zagrać. Aczkolwiek nadal wszystko by się sprowadzało do tego, że ja po prostu setupuję dwie kule ognia na najbliższej turze. I teraz najśmieszniejsze jest to, że możemy jeszcze czekać jedną turę tak naprawdę, nie ma z tym najmniejszego problemu. Bo mamy tyle obrażeń, mamy ice bloka założonego, więc moglibyśmy czekać jeszcze jedną turę. To, że ja miałem akurat fartownie jeszcze tego coina i dwa firebole, to w sumie nic tak dużo nie zmieniło. W sensie próbuję jakoś zbudować tutaj na podstawie tej obserwacji twierdzenie, że ten deck w jakimś sensie można powiedzieć, że jest spójny. Generalnie to chcemy robić. No, ten deck bardzo paniszuje, tak jak powiedziałem, słabe dobrania. My, co prawda, niestety też te słabe dobrania możemy mieć, no bo wiadomo, że jak dostajemy Pyroblast, który też nie do końca wiem, nie jestem pewien, czy to powinien być, ale jeśli dostajemy, wiecie, Pyroblast i dwa Firebole w ręce, no to jest trochę słabo. Znowu Rexar, ale już jest fajnie, bo mamy turę pierwszą, prawda? Odrzucimy te dwie pozostałe karty, mamy bardzo dużo dropów za dwa, które chcielibyśmy dostać, tak jak na przykład Arkonolożka, Frostbolty, zobaczymy ile on kart zatrzyma w ręce. No już ten Hunter niestety troszeczkę robi problemy, ponieważ zatrzymał dwie, drugą i trzecią od lewej, ale my także mamy bardzo ładny wykres, ponieważ mamy Arkonolożkę, wy Secret, wy Mediva, nie wiem, Pink, albo Mediva Frostbolta, którego satykujemy. Ale tak jak mówiłem, w tym deku dużo polega na tym, żebyśmy dobrze stopdekowali. I to jest praktycznie... O, fajnie, że wykoinował, to w takim razie nie może wykoinować broni. Czyli tej broni w ogóle nie ma, a to jest karta jedna z tych, które zatrzymał. Czyli została jeszcze ta druga od lewej. Arkanolożka na 100%, walimy w twarz. Shadowbit jest spoko, bo no dużo postaci typu, nie wiem, na przykład ten Berserk. Berserk, nie wiem jak sobie poradzić z Berserkiem. Druga tura. Ała! No dobra, ale w sumie to co on zrobi? Aha, face! Ohohohoho! Nie szanujesz? Nie szanujesz naszego Brzmiamany? O, się ziomek zdziwisz. O, się zdziwisz niestety. Bardziej mi zależy na tym Brzmiamany. Tradowałbym go. Ma broń. Jak ma broń, to traduje. Jak nie ma broni, to nie traduje. Drugi Wilkor? Nie gra wokół drugiego Wilkora. Gdyby miał broń, to by nie coinował. Jesteśmy na 16 ranku, więc może by skoinował. To jest ten problem, bo jak gracie już na tych rankach, gdzie mniej więcej wszyscy kapują i grają mniej więcej według jednego schematu, to łatwiej jest ten schemat przewidzieć. A tutaj czasami ludzie robią takie zupełnie nieoptymalne playe, które w takim profesjonalnym poziomie gry mogłyby być uważane za naprawdę dobre blefy. Ale czy Frostownie się blefuje? Te dwa obrażenia są warte stracenia mojego stołu w early game, gdzie już mam dosyć sobą ten? Chyba nie do końca. Stajemy w takim razie. I zobaczymy, co dalej będzie. Unleash w sumie też mnie trochę paniszuje za to zagranie. Aczkolwiek Unleash to jest tak, trade, zostaje mu w postaci 1-2 na stole. Unleash też jest ryzykowny, ponieważ mogę mieć counterspella założonego. O, Berserk, chodź tu do mnie! Fantastycznie. I my też zbufujemy teraz naszego... Dobieramy chyba, prawda? Czy counterspellujemy? Counterspellujemy, bo chciałbym mieć aktywator na Mediva. Więc counterspellujemy, na pewno stradujemy. W następnej turze mamy pierwotny glyph. To jest strasznie niepodmany, ale z drugiej strony no nie mam jak zagrać podmany. Więc counterspell, tutaj na 100% trade, bo może się pojawić Codemaster i byłoby nieprzyjemnie. I poszujemy obrażenia w twarz. Generalnie jest dobrze. Jeśli Hunter nas nie przycisnął już do tury czwartej, jest świetnie. To jest naprawdę, w sensie, ten board state, który jest obecnie, to są moje wszystkie marzenia, jakie ja mam mieć. Okej, on tam sobie coś tam zaadaptował, plus 3 do zdrowia, to jest całkiem dużo. Możemy to co prawda zabić, Pink i ten, ale czy ja na pewno chcę to robić? Możemy też to... nie możemy do końca. Możemy zrobić tak, Pink, Lokaj Mediva, mamy bardzo dużo obrażeń na stole i to mi się bardzo podoba, bo ta hiena może za bardzo snowballować, tak. Musimy też sklerować jego wszystkie bestie, ponieważ trzymaliśmy się tego zagrania w poprzedniej turze. To znaczy, graliśmy wokół Houndmastera, więc nie ma sensu teraz nagle odpuszczać tego Houndmastera. Jest dobrze, tak jak powiedziałem, jest dobrze. Mamy stół, jest fantastycznie po prostu. A to, że dużo rzeczy w magu jest takie uniwersalne, ponieważ rzeczy w magu nie są ze szczegóły stricte removalami. To są albo removale, albo face damage. A kto lubi face damage? Ja lubię face damage. Dobra. Przeklętą, czy... No tego nie jesteśmy w stanie... Według mnie nie ma sensu już z tym tradować. Chociaż może jest. Ja bym dobierał. Więc zróbmy tak. Pierwotne zaklęcie, może znajdziemy fireball, na przykład... Wow. Lustrzane odbicie mi się podoba, aczkolwiek mroźny kogon za jeden jest fajny. Tym bardziej, że on może teraz zagrać High Main.
No jest potrzebny High Mind w sumie? Możemy zagrać to. Możemy zagrać to i w sumie jeśli on zagra High... No to jest lepsze zagranie strasznie, to jest o wiele lepsze zagranie. A może zagramy w ogóle tę koleżankę? Chociaż to nam dobiera sekret. Ale ja już mam zagranie na następną turę, więc nie potrzebuję. To mogę zagrać spokojnie w 9 i zagrać wtedy sekret. Człowiek to zmniejsza szansę, że dobierzemy sekret. Z kolei co to mu utrudnia? Tak naprawdę nic. Więc to... I to. Okej, okay. I mamy Ice Blocka. Mamy lustrzany byt założony, mamy ten mroźny kokon. Bo mroźny kokon chroni nas wokół dwóch rzeczy. Jeśli on zagra Homemastera, to i tak musi trenować w to 4-1. I wtedy to się staje postacią... 7 plus... A, to nie jest Homemaster, to jest... To może nadal jest Homemaster, prawda? Bo ma na to manę. Co może dostać dobrego? Chyba Furia Wichru byłaby słaba? A, why? No dostajemy to, więc on musi stradować Braszarkę, prawda? To jest fajne, bo musi stradować własną postęp. Ajajajaj, zjedliśmy panu bestię, jak mi przykro, double trade. Chociaż double trade, dawaj. Czy ty rozumiesz, jak działa mroźny kokon? Ziomek, mroźny kokon, ty to pojmujesz? Nie pojmujesz, okej. Okay. W ogóle możemy, tutaj portal Krainy Ognia jest najlepszy. To jest portal Krainy Ognia lepszy. Chociaż mamy też zagranie z, mamy Magini Kirin Toru, lodowy blok, Może mi wymusi trady, prawda? Chociaż wtedy mamy... Nie, ja bym zagrał portal Krainy Ognia, bo to jest najlepsze. Zachował bestię na przyszłą turę. O, poradzia Kalimosa jest nawet okej. Znaczy to wiadomo, to jest słaby do zapięcia, ale jest lepszy niż bomb skład, prawda? Bo bomb skład to jest absolutnie koniec świata. Mamy, możemy wrzucić całą swoją rękę w najbliższej turze i to jest super, to jest fantastyczne. Drugi portal Krainy Ognia, chociaż w sumie... Ile mam wrażeń? 8 na stole, powinienem setupować już powoli Litala. Tak, szukamy Furii Wichrów jakieś plus 8 do ataku. Furia Wichrów, dziękuję. I teraz plus 4 do ataku. 3 do zdrowia? No nie za bardzo. Możemy te rośliny przyzwać w sumie. On i tak już ma ten efekt, plus 3 do zdrowia praktycznie nic nie zmienia. No może gra trochę lepiej wokół Unleasha. Ale to nadal mnie jakoś tam bardzo nie boli. Walimy go w twarz. Walimy go mocniej w twarz. A, walimy go jeszcze mocniej w twarz. gramy to. Jest dobrze, no jest dobrze. Nawet Unleash, co? Traduje tu, Unleash, zabija to. Zostają mu jeszcze... 2 pieski. No nie ma jak wrócić z tej gry. Myślałem, że Hunter to będzie tak fatalny dla nas meczem, że po prostu będę tutaj płakał i wgryzał zęby w karty, a tu się okazuje, że to jest łatwa gra. No nie jest w stanie absolutnie. Nie ma takiej karty, która by ci pozwalała przeżyć tutaj. Musiałbyś dostać... Nie ma, dosłownie nie mogę wymyślić sobie karty. Jeśli ktoś jest w stanie z was wymyślić kartę, która by w tym momencie, na początku tej tury, sprawiała w ogóle, że on przeżyje. Ja nie mówię, że przedłużyła, że dała mu możliwość wygrania, ale nie, w ogóle sprawiała, że on przeżyje. Ja jestem bardzo otwarty na to. Trzy mecze z rzędu, trzy mecze wygrane, nie spodziewałem się tego tym deckiem, aczkolwiek znowu, wracamy do tego argumentu, który miałem na samym początku, raczej do tej uwagi, że ten deck oczywiście jest świetny, jak świetnie dobieramy. A jak słabo dobieramy, to praktycznie może nam sobie sam przegrać grę. Wiadomo, że można powiedzieć znowu to o każdym deku, że jak każdy deck słabo dobiera, no to przegrywamy grę. Aczkolwiek wiele deków ma, że tak powiem, takie narzędzia drugiej szansy. Na przykład Priest. Jak on słabo dobierze na początku early game, to ma jakiś, nie wiem, tam ten healing potion, to ma później welenem się może w razie czego leczyć, ma jakiś... Czekajcie, nie, no Lokaja Mediva nie trzymam. Brzmi many, to że dostaliśmy go jest fantastycznie. Jakbyśmy dostali jeszcze jakiś drop za 2. Uuu, przeklęta uczennica. Teoretycznie nasz powiedziałbym, że bardzo dobry matchup. Co prawda trochę chyba gorszy niż Priest, bo... niż Druid, ponieważ Priest się może healować, co nie? I my, mimo tego, że mamy ogromną ilość Berna, to on może nadal nas gdzieś tam zabić. Najgorsza teraz byłaby kapłanka. Nie zobaczyłem jego mulliganu, to był błąd. Po prostu się zagadałem o tym, co mówi. Tak, okej, okay, jest świetnie. Będzie tylko lepiej, słuchajcie. Jak zagramy to... On będzie po prostu absolutnie zalokowany. On nic nie będzie mógł zrobić. To jest piękne. On może teraz zagrać teoretycznie... Nawet Paina. O, na 3-2. Okej. Czy ja się z tym spodziewam jakiegoś super dropu za 3? Typu Akolita? Ale na Akolita to jest o wiele lepsza odpowiedź. Zagramy to, utrudnimy mu życie. To teraz są dwie opcje. Nadal nie wiem, czy to jest Big Priest, czy to jest Tempo Priest. Znaczy, Tempo Priest co? Nie, czy to jest ten Combo Priest, OTK Priest. Ten taki, który nie ma prawa działać, ale działa. Silence. Wow. Okej, no Silence za jeden, no będzie taka trochę gorsza Iron Bikau. Nie ma problemu. Lustrzany byt, tutaj bez problemu. Mamy dużo Berne. Będziemy po prostu puszować obrażenia w twarz. Mamy Freeze, mamy zagranie na 7. Ojej, spokojnie.
Co my tu możemy zrobić? Nie no, co my tu możemy wybejtować? No, dropy za 4 generalnie są spoko, jak pójdzie jeszcze wyżej, to wiecie, im później zostanie prokowany ten counter, ten nasz sekret, tym lepiej. Im dłużej my puszujemy to obrażenie, tym też lepiej. No z taką ręką to... Ojej, ja chyba przestanę atakować tą postacią, bo to jest strasznie nerwujące. 5. Jeśli zostanie razę, to jest super, bo możemy tego razę, nie wiem, na przykład... Ja bym tego razę mroził w ogóle, puszało te obrażenia, które dostaniemy i w następnej turze portal krainy ognia na tego razę. Czy on wie, że to nie jest counterspell? On wie, że to nie jest counterspell. Tak, on czekował, przepraszam, sprawdzał tym. Frostbolt, twarz? Nie. Generalnie jesteśmy w dosyć ciekawej sytuacji. Spodziewałem się, że to może być Big Priest. To byłoby słabe, gdyby to był Big Priest. Aczkolwiek jakby to był Big Priest, to najlepiej jakby dostał teraz i serę z tego swojego 6 spela za 6. I wtedy... ty już sprawdzałeś ten counterspell, ziomek. To miał osiągnąć ten coin? Ja się chyba zastanawiam, co się właśnie stało. Tak, ten coin kosztuje jeden więcej. Wow! Nice! Nice! 4 many! A to mógł zagrać w poprzedniej turze, nie wiem na co z tym czekam. Bernujemy buzię twarz naszemu przeciwnikowi i do tego dokładnie... To jest moje ulubione zastosowanie portalu krainy ognia. Kiedy mój przeciwnik nie ma nic na stole, ja coś tam mam lub nawet nie mam też nic. Kiedy na przykład stół jest pusty i portal krainy ognia w twarz. Mam kolejne 5 obrażeń tutaj, kolejne tutaj. W sumie mam... 18 obrażeń z ręki. 18 obrażeń z ręki! Dzieci, czy w ogóle wiecie ile to jest pieniędzy? Znaczy ile to jest... Ile to jest damage'u? Okej, mogłem go zabić tylko, że prawda? Misowałem Nutala? Nie, nie misowałem. Nie, spokojnie. Bo nie mogłem zagrać tak Frostbolta, nie zmieściłbym się w turze. Ale generalnie ten mecz jest już skończony. I nie wiem co to jest za Priest. No Priest, który gra coina. Który gra coina po tym jak ja mam na stole tę... a gdzie ona jest? Podziała moja ta... Ojej, gdzie ona zginęła? A, bo nasza Shadow Pain została. Nie, co? Gdzie ona się podziała? Dobra, nieważne. Okej, cyk. No i tak. No i prosty mecz, tak jak powiedziałem. Tutaj akurat ten Priest, mimo że nawet miał ten Healing Potion, ale no wiecie, jednak nie da się wygrać bez grania na postaci na stole. Nie da się tego zrobić. Ja stawiam w ciemno, że to był Big Priest, no bo w sensie normalny Priest miałby coś do zagrania. Big Priest jeśli nie dostanie Bardsa, albo tego swojego... nie pamiętam, to tego spela za 6 many, który wyciąga jakąś postać, znaczy nie wyciąga, tylko przyzywa kopię 5-5 postaci z naszego deku. Jeśli nie dostanie tego albo tego, a to są tylko 3 karty w jego deku, a jest duża szansa, że tego nie dostanie, no to nie robi praktycznie nic. Używa jakichś tam removali, a ma też dużo kart dosyć martwych. Dek mega niestabilny, mega według mnie niespójny, ale 4 mecze z rzędu wygrał, co nie? Możemy się dokłócić, rzeczywiście ta talia jest taka dosyć trochę jolo. Ale nadal jak widzieliśmy działanie, to myślę, że można coś zmienić. Ta przeklęta uczennica... Nie wiem, czy jest do końca taka optymalna. Jest mocny early game. Jeśli nasz... No, ten deck paniszuje bardzo to, jeśli nasz przeciwnik dobrze nie dobiera. Jak dobrze dobiera, no to może być nam dosyć ciężko. Jak źle dobiera, to jesteśmy w stanie bardzo mu utrudnić życie. Co prawda deki akurat laderowe są bardzo spójne. Są bardziej z reguły spójne niż nawet deki turniejowe. Więc no... Teoretycznie... No, znowu, powtarzam ten argument trzeci już raz, ale to myślę, że warto powiedzieć czwarty. Że ten dek nie do końca ma prawo działać, ale... działa. Na póki co. Dziękuję wam bardzo serdecznie. I... do zobaczenia!